Chciałobyśmy Wam pokazać, jak prawidłowo przeprowadzić ewakuację w szkole. Czego nie wolno robić w przypadku zagrożenia w klasie? Przede wszystkim nie wolno panikować. Uciekajcie! W takim razie, co należy robić podczas ewakuacji? Opuśćmy spokojnie nasze miejsca, ustawmy się w pary i wyjdźmy na korytarz. Poczekajmy, aż nauczyciel nas przeliczy i wtedy będziemy mogli udać się do wyjścia ewakuacyjnego. Opuszczamy salę, wszystkie rzeczy zostawiamy na ławkach. Idziemy, chodź. A co należy robić na schodach? Należy przede wszystkim słuchać się poleceń nauczyciela i schodzić po prawej stronie. No i warto też pamiętać o słabszych. Musimy też uważać, żeby się nie potknąć, prawda? No tak. Co robić w wąskich przejściach? Przede wszystkim zachowajmy spokój. Idąc najlepiej gęsiego, patrzmy też, czy nic nam nie stoi na przeszkodzie i czy nic nie mamy pod nogami. Pamiętajcie, każda szkoła ma własny plan ewakuacyjny. Ważne jest, żeby go znać i wiedzieć, w którą stronę się poruszać i do którego wyjścia ewakuacyjnego.